Witaj 2 grudniu! Nie dość, że grudzień, mój ulubiony miesiąc, to dzisiaj jest szczególny dzień, dlatego że dziś urodziny obchodzi Daniel, mój mąż. Złóżcie mu życzenia w komentarzu. Będzie mu na pewno bardzo miło, jest ważnym elementem wszystkich moich filmów. Dziś zapraszam Was na Lumpex z Rzymu. Jeszcze nigdy nie byłam w second handzie w Rzymie. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj zastanęli, czy my wszyscy, my i Wy, czyli ja i Wy i Daniel, na perełki. Czy się uda je zdobyć? Zapraszam do oglądania. Humana Vintage, czy ta nazwa coś Wam mówi? Dajcie znać w komentarzu, a my wchodzimy do środka. Analizuję, jak to dzisiaj wygląda. Według pana, który nam próbował tutaj wytłumaczyć z tego, co zrozumieliśmy, najwyższa cena, jaką dzisiaj możemy zapłacić, to 12. Wydaje 12 euro. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo powiedzą coś takiego, że nawet jeżeli wyjdzie ci 25, to i tak płacisz 12. Czyli na przykład biorę sweter, który kosztuje 15, biorę kolejny sweter, który kosztuje ileś tam kilkanaście i wychodzi mi na przykład, nie wiem, 50 euro. Czyli co? To oznacza, że mimo, że mam według cennika 50 euro zapłacić, płacę tylko 12, a co jeżeli mi wyjdzie, nie wiem, 200 albo 500 euro, to też zapłacę 12? Biznes. Pięknie tu pachnie. Pierwsze wrażenie jest takie, że pięknie tu pachnie. I tak się zastanawiam, to są jakieś, gdzieś tutaj muszą być jakieś zapachy po prostu puszczone. No pięknie tu pachnie. Lepiej niż w jakichś takich sklepach typu siedziówki i tak dalej, a w takich sklepach również zazwyczaj są jakieś tam zapachy, się ulatniają, żeby przyjemnie się robiło zakupy. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo, ciężko się aż przebiera, ale ja jestem przede wszystkim ciekawa całego sklepu, jak tutaj jest. Przyjrzyjmy sobie całość, bo ten sklep jest dość spory, naprawdę bardzo spory i właściwie wszędzie bym chciała swoje rączki włożyć. Ale mięciutki sweterek fajny. Po kolei, po kolei. Gdzie ja, sroczka? Jak wiele z nas, kobiet, dajcie znać, która z was jest. Znaczy się wiecie co, no tak to jest, bierzecie, widzicie taki wieszak, no nie? No i na co pierwsze patrzycie? No zawsze gdzieś tam ja patrzę więcej w tym kierunku. Niekoniecznie mam ochotę kupić coś mijającego, świecącego, ale zawsze jest coś takie przykuwające i uwagę, i interesujące, więc no... Ciężko się temu oprzeć. Cały czas przyglądam swetry. Właściwie każdy wieszak, do którego aktualnie podchodzę, to są swetry. Jest tutaj ich naprawdę sporo. No ale nie ma się co dziwić, jest właśnie taki okres, że no co innego teraz nosić, jak nie swetry i golfy. Musi być ciepło. Chociaż dzisiaj jest naprawdę ciepło, bo mamy 16 stopni, a jest po 18. I faktycznie w Rzymie jest mega ciepło, w ogóle Włosi nam powiedzieli, że przywieźliśmy pogodę, bo aż tak ciepło w ostatnim czasie nie było, no i już niedługo znowu ma nie być. Mega znalazłam fajne body, takie welurowe, grube welurowe. Ciekawa jestem, czekajcie, to kosztowało 8 euro pierwotnie, w środku trochę zmechacone, kolor mi się podoba. Takie, nie, jednak nie chcę. To nie jest jakaś super perełka, więc to nie jest to, czego w tym momencie szukamy. Mi amor! I jak ja kocham włoski język, to jest coś pięknego, to jest po prostu poezja dla uszu. W ogóle się uczyłam włoskiego, wiele razy wracałam do nauki włoskiego. Umiem zapytać, nie wiem, na przykład, gdzie jest toaleta? Dobra, il bagno. No i tam parę podstawowych słów. O Jezu, ja kiedyś mięciutkie nie podoba mi się ten sweter, ale jest tak przyjemny. O nie, królik! Królik! Ale no, no jak wiecie, no bierzecie króliczkę do ręki, no to każdy powie, o Boże, jaki przyjemny, jaki mięciutki, no to możecie się domyślać, co czuję dotykając tego swetra. No dokładnie to samo, prawda? Jakbyśmy brali w ręce królika, no ale my nie chcemy martwego królika na siebie ubierać, niekoniecznie, chociaż i tak w Lumpeksie można na to przymknąć oko większe niż na pewno w normalnym sklepie, dlatego że wtedy wspieramy popyt, czyli też podaż na produkcję i zabijanie. A tutaj na szczęście powiedzmy tego nie czynimy, pośrednio przynajmniej. Nie.
kolejne swetry, jej sweter za swetrem. Ale powiem wam, że te rzeczy są w bardzo dobrym stanie. W sensie nie pasuje mi albo krój, albo kolor i tak dalej. Ale o, pierwsza rzecz, którą oprawę. Ale chciałam powiedzieć właśnie, że rzeczy są praktycznie jak nowe. I nie dość, że właśnie tutaj jeszcze do tego ładnie pachnie, no to jeszcze bardziej takie wrażenie sprawia. Ale znalazłam pierwszą rzecz z plamą. Chociaż na ten sweter akurat chciałam zwrócić uwagę, bo pięknie mi się podoba kolorystyka. No i to, że tutaj zobaczcie, ledwo to widać, ale właśnie wyszyte z takiego pudrowego różu są reliferki. Słodki jest ten sweterek. Myślę, że ta plama mogłaby zejść, ale to i tak nie jest jeszcze to. Dotarłam do sukienek, tak mi się przynajmniej wydaje, ale póki co są przede mną, znajdują się przede mną. Chociaż, kurde, niektóre to sukienki, a niektóre jakieś szlafroki, o co tu chodzi? Okej, okay, no ale póki co przeglądam, co może mi tutaj... Nie, to są jakieś piżamy. Ej, serio, to są jakieś piżamy, no zobaczcie. Jakieś takie... Co jest? Co to jest? Może to są jakieś vintage rzeczy, po prostu. Znaczy się, okej, okay, humana vintage, więc to są chyba wszystkie w ogóle vintage rzeczy, chociaż nie do końca wiem, czy tak jest, czy to tylko nazwa, ale no przynajmniej ten wieszak dokładnie tak wygląda. Ale nie, to nie są rzeczy, których ja szukam. Zobaczymy dalej. I tutaj chyba znowu są sukienki, albo w końcu są sukienki, nie wiem. Dużo dużych rozmiarów, wiecie? Dużo dużych rozmiarów, naprawdę. Nie ma nic takiego jeszcze, co bym tak, o matko, powiedziała. To jest to, tego szukam, to jest przepiękne, skradło moje serce. Dla tej rzeczy warto właśnie było tutaj przyjść. Jeszcze tego nie ma, ale jesteśmy w lumpeksie, więc w każdym momencie coś takiego właśnie może się pojawić. Czy będzie tak i tym razem, i jeszcze tego nie wiem. To jest znowu królik na bank, ale nie sprawdzę, bo nie ma metki. I tak jest, angora, 70% królik. I właśnie kilka rzeczy już mi wpadło w oko, choć nie ma ich jakoś super dużo, ale każda z tych rzeczy, która wpadła mi w oko jak do tej pory... Suknia ślubna? Dla mnie za duża, to jest suknia ślubna, tak. Pokaż? Ale ona duża i nie podoba mi się. A to jest przód czy tył? Przód. Ona jest taka pod szyję. To są męskie, czekajcie, czekajcie. Bluzy. O, elektromobilność. Elektromobilność jest wśród nas. Dobra energia. Pozytywne wibracje. Pozytywne wibracje. Not my style. Dobra, mamy jakąś Lacoste. Brudna. Na 17 euro nie by kosztowała, w życiu nie ma opcji. Nawet na 12 to by było dużo. Chociaż no, w przeliczeniu na jednostki to zupełnie inaczej można na to patrzeć, prawda? Nie ma guzika, no nie, ale ja i tak zwykle sobie... A taka duża jak twoja teraz, nie? Ja i tak sobie zwykle w marynarkach zmieniam sama guziki. Mega jest oryginalna, nietypowa ta marynarka. Nie, jest trochę za szeroka w barkach. Rozmierniejsza albo trochę węższa. Nie to, to nie to. Nie, ta jest znowu za krótkie rękawy ma. Ale wzór taki piękny. No to widać, że to jest rzecz vintage. Nie, jaka piękna by była ta marynarka, gdyby była dobra. Szukamy dalej. Wiecie, że to wszystko są marynarki made in Italy, także naprawdę... Kurczę, fajne są te marynarki. O, ale one ważą dużo. 158 kg, mówię wam. Żywej wagi. Ona to by mogła być sukienką. Za duża, znowu za duża w barkach. Ta jest fajna. Tylko, czy nie są za długie znowu rękawy? Za długie. Kurczę, ale fajna. Nawet do butów ci pasuje, nie? Do tej stylówki mi nawet pasuje, no. Pasuje, no. No to jest rzecz, na którą mogłam się naprawdę zastanowić. Jest super. I ona naprawdę mogła być w ogóle sukienką. Jakbym ją zapięła, założyła do tego raz stopy. I jakiś ładny top tutaj. Taki z jakimś delikatnym dokładzikiem. I buty na obcasach. To mogłabym z niej zrobić... Sukienka. Kurczę, fajna, fajna. Jest szeroko w barkach, ale nie jest za szeroko. Jest tak bardzo optymalnie, co uważacie? Kolor mi się mega podoba. Jest super jakość, czuć tę jakość. I czuję, że to jest rzecz vintage. I to jest taka porządna rzecz vintage. Tu jest, że cena 22 euro. Nic na ten temat, na temat tej marynarki nie wiadomo. Poza ceną. Dobra, zastanowię się nad nią. To jest fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Możecie dać znać, czy wam też się spodobała ta marynarka. I fajnie, że nie ma brakujących elementów, czyli wszystkie guziki są na miejscu, no i to są takie guziki bardzo basicowe, które w sumie by mogły tutaj zostać. Ona by, chociaż jakby mogła takie dwa ozdobne zrobić, a tu by było inne, tylko chyba nie wiem, zastanawia się nad tym. Ale tak czy siak w takiej wersji, jak jest aktualnie, to jest spoko. Tutaj mi się kolor znowu spodobał. Wiecie, że ja uwielbiam połączenie brązu w beżu, beży. No zrobię. 100 lat. 100 lat, no właśnie 100 lat. Z niebieskim, z błękitnym.
kolorystyka jest wow. Rękawy nie są za długie, nie są za krótkie. Mogły być dosłownie centymetr dłuższe, ale jest bardzo spoko. I to jest kolejna rzecz, która by mogła być cool. Kurde, to mi się podoba. To jest takie baby blue z takimi beżami. No coś fantastycznego, kocham takie połączenie. Jeju, to jest taka rzecz, jak sobie na siebie patrzę w tym momencie, po którą mogłam tu przyjechać. Jestem zachwycona, na bank ją wezmę. No naprawdę przyznam wam, że ta marynarka jest wyjątkowa. Ciekawa jestem, jaki ona ma skład, co to jest w ogóle? Made in Italy. A czy skład poznamy? Tu mamy markę. Czekajcie, ja ją jeszcze zdejmę i zobaczymy, czy nam tutaj coś więcej powiedzą. Tu nic nie ma. Dobra, mamy markę i mamy produkt. A tutaj nie wszystko się da, tak wiesz, dotkniesz, a dzwonimy do babci na FaceTime. To by było dobre. Dobra, tutaj ej, mam... ale taka aplikacja do badania składu... Nie wiem, czy coś takiego jest, ale ta marynarka mi się tak podoba. O, tutaj odpada troszeczkę guzik, ale dobra, jeszcze jest. To można przeszyć nowe. Wszystkie. One i tak nie są jakieś urodziwe, kompletnie. Czyli musiałabym zdobyć 6 mniejszych i 2 większe, takie same guziki. Ja lubię spójność, ja lubię taką prostotę i musiałyby być te same guziki, albo bardzo podobne, przynajmniej tak, tak bardzo podobne, że sama siebie byłabym w stanie oszukać, że one są takie same. Żebym się czuła w tym dobrze. To jest takie mega interesujące. To się zatrzymałam poważnie. Bo wiecie, co zwróciło moją uwagę? Te guziki, one są takie mega dostojne, nie wiem jak to nazwać. A to jest jakieś królewskie taki, takie. Takie jak królewskie, jak wygląda jakiś herb. Co ma herb takiego stojącego konia ze skrzydłami i 3 gwiazdami? To nie jest to, bo tutaj jest niby marka Country Club, ale to nie są te guziki. Kurde, czy musiałabym to... w internecie przeszukać, ale te guziki są takie... Mam takie w głowie, co to jest? Coś mi chodzi, świta po głowie, ale nie wiem co. Jezu, jaka duża, za duża. Ale to jest przepiękne, powiem wam. Te guziki to bym ukradła, wiecie do czego? Do tej marynarki na przykład. Randy, prawie jak Fendi. Nie, Ready. Czytać się naucz, kobieto, dziewczyno. Droga, pure new wool. W końcu jakaś metka. Ale to jest tak stare, że zobaczcie, ja tylko dotknęłam i to się już tutaj delikatnie naderwało. Więc to jest naprawdę prawdziwy vintage. Czekajcie, jestem tego ciekawa. Wiecie, że ja nie mam czarnej marynarki? Nie mam takiej czarnej marynarki, o tak. To musiałam nosić duży pan, bo to jest taki krój jak od smokingu. Czekajcie, jak to zapić? W ogóle powiedziałaś, że jesteś na dziale męskim? Nie, nie powiedziałam, że jestem na dziale męskim. To wszystko, co od razu oglądasz, jest męskie. I faktycznie. Najbardziej przykuł ten dział moją uwagę. Świetna jest ta marynarka, ale niestety jest na mnie znowu za duża. Ale wszystkie są oczywiście na mnie za duże, ale aż za duża. Więc odwieszam. Zobaczcie, co tutaj jeszcze jest ciekawego. I lecimy jeszcze na dział damski, no bo przecież on powinien nas teoretycznie najbardziej interesować, chociaż mam już ze sobą dwie męskie marynarki. Tu mamy też jakieś podróbeczki różne, różnych marek, ale to od razu czuć, jak tylko się dotknie, to nawet nie jest dobra replika. A to faktycznie jest wszystko takie mega vintage, nie? Takie mega vintage, no. Nie wiem, czy coś tutaj dla siebie znajdziesz, poza męską marynarką. Męskiej marynarki, szczególnie ta niebieska, zrobiła na mnie mega wrażenie, więc się bardzo cieszę już z niej, ale póki co jeszcze nie miałam takiego super wow. Oprócz niej, ja cały czas mam nadzieję. Ja cały czas mam nadzieję. Przyszłam jeszcze do przymierzalni, zastanawiam się nad tymi marynarkami, bo tutaj totalnie urzekła mi kolorystyka. Ta kratka, błękitno, zielono, beżowo, brązowa, no coś totalnie absolutnie pięknego. W ogóle zobaczcie, jak to pięknie współgra ze sobą. No kocham takie połączenie kolorystyczne, ale ta marynarka znowu ma dużo lepszy krój. Nie jestem aż tak szeroka w barach jak tam. Zobaczcie, tutaj się, jestem oczywiście szersza, ale tutaj się kończą moje ramiona, więc mam jakby tyle dodatku mniej więcej, o tak, czyli tyle. Nie wiem ile to jest, 5 cm, może 7. I ona jest taka dusza, fajnie się w niej czuję. No, beż również kocham, więc jestem przekonana, że
że jakby wizualizując sobie swoją szafę, do mnóstwa rzeczy bym je mogła dobrać. Zresztą tą pewnie też, bo generalnie mam beżę w swojej szafie mnóstwo, ale tam ten krój niestety mnie nie przekonuje, a tutaj już jak najbardziej i myślę, że to jest idealna rzecz dla mnie i właśnie po tę marynarkę tutaj przyszłam, ponieważ w swojej szafie jeszcze takiej nie mam, ale co ważne, jeżeli chodzi o zakupy w tym lumpeksie, właściwie to w vintage shopie, bo to jest bardziej vintage shop, to, że po prostu te rzeczy raczej nie są, niekoniecznie są w moim stylu i pewnie dlatego nie znalazłam tutaj tak dużo rzeczy, jak zwykle przeglądam, wiecie, mnóstwo rzeczy i wrzucam do torby, żeby przymierzyć, do koszyka, żeby przymierzyć, a tutaj bardziej może właśnie to o to chodzi, żeby przyjść po taką super vintage perełkę. Ja jestem z tej, którą mam na sobie, bardzo usatysfakcjonowana, ale dorwałam jeszcze koszyk. Dosłownie przed sekundą wchodząc tutaj do przymierzalni. No i muszę sobie się jemu przyjrzeć, bo wiecie, ja go dosłownie wzięłam do ręki. Wow, to RODO Italii. Zobaczcie, to jest jakiś produkt włoski. Jakie ma wnętrze piękne, złote. Jest naprawdę mega wow, piękna. Mega classy, mega taka właśnie znowu vintage. Zobaczcie to wykończenie. To w ogóle wyglądają jak takie rogi jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś bawoła czy coś. Tutaj widzę trochę serce. Zobaczcie, to wykończenie nie jest zniszczone. O tutaj, a nie, myślałam, sorry, nie jest zniszczona. Okej, okay. Tutaj takie trochę początki zniszczeń można by było się przyczepić. Ale jak na torebkę vintage, to ten stan jest no prawie że idealny, więc bym powiedziała bardzo dobry, biorąc pod uwagę to, ale wydaje mi się, że ona ma kupę lat, ta torebka, ten koszyk, bo to taki trochę koszyk jest. No i myślę, że przez kolejne kupę lat to, co się tutaj zaczyna dziać, się nie rozwinie, takie jest moje zdanie. W tym momencie jest naprawdę cool. Tylko że znowu, wiecie co, mi to trochę nawiązuje do takiego właśnie... Byczka. Do takiej powieszonej głowy, jakiegoś zielenia czy coś u myśliwych. I to mnie a trochę odrzuca. Bardziej serce albo renifer? Albo renifer, dobra. To kwestia interpretacji, nie? Wiem, że wszystko jest kwestia mojej interpretacji, ja mówię, co mi szło do głowy. Dobra, dobra, dzięki mężu. Przeprogramować swoje myśli. Przeprogramowujemy myśli. Co myślicie o tej torebce? Wiecie, co mi się najmniej podoba? Te paski, chociaż one są generalnie super zmaczowane tutaj z tym zapięciem, bo widzicie, to jest ten sam materiał, ale gdyby te paski były złote, tak jak to, jak ta ozdoba, to ja bym się nawet 3 sekundy nad tym nie zastanawiała. A przez to, że nie jest to złoty łańcuch, ale nic takiego w tym stylu, to się zastanawiam. W lumpeksie w euro płacę drugi raz, pierwszy raz był w Niemczech. Jak nie pamiętacie odcinka, to chyba a, jeszcze na litrze, no tak. Dobra, pierwszy raz, ale we Włoszech. O tak. 24 euro za torebkę, koszyk i marynarkę, która jest schowana już do tej torebki. Czyli no trochę ponad 100 zł. Czy to dużo? Zdecydujcie o tym sami. Ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Powiem tak, marynarka to jest taka rzecz, którą będę na pewno nieraz zakładać i która będzie mi do mnóstwa stylizacji pasować. Super kolorystyka, super krój i naprawdę taka rzecz, którą na pewno jeszcze przez długie lata będę miała w swoim posiadaniu. A torebka to jest taka rzecz bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć kontrowersyjna, a nie ekstrawagancka, ale naprawdę, no tutaj też można różnie zinterpretować chociażby ten element ozdobny. Mi Daniel przemówił, że to jest piękny, finlandzki renifer, który na wolności hasa po pięknych zimowych rozdrożach i tego się trzymam. Bardzo mi się podoba, widać, że te rzeczy są naprawdę vintage, widać, że ten sklep ma naprawdę vintage produkty. Fajnie, że dzisiaj wszystko kosztuje 12 euro i też przez cały generalnie weekend, jak się dowiedziałam, tyle będzie kosztować. Ta marynarka kosztowałaby 22 euro pierwotnie, torebka również, więc zapłaciłabym 44, a nie 24, więc generalnie no połowa ceny. Biorąc pod uwagę jednostki, mega mało. Biorąc pod uwagę złotówki, trochę więcej, no ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. No, nasza waluta jest jaka jest, a te rzeczy są fantastyczne. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jakiś lumpeks w Rzymie dorwać. Chciałabym wybrać się do takiego lumpeksu, takiego bardziej typowego lumpeksu, nie vintage shopu. Zobaczymy, czy mi się to uda. Dowiecie się w kolejnych odcinkach jeszcze z Rzymu, a nie ogólnie z Włoch. Nie wyjeżdżam, także zapraszam Was do oglądania również kolejnych odcinków, zresztą nie tylko z Włoch. Zbliża się Boże Narodzenie, więc ja Was po raz kolejny zapraszam do sprawienia najbliższych
bliższej swemu sercu osobie prezentu, który pomoże jej się rozwinąć i mentalnie, osobiście i duchowo, czyli do zakupu mojego niecodziennego planera produktywności i spełnienia, który pomaga w sformułowaniu swoich celów i pomaga w osiągnięciu ich i spełnienia swoich marzeń. Także jeżeli jeszcze nie znacie tego produktu, to odsyłam Was do linku w opisie. W dalszym ciągu planer jest w promocyjnej cenie, czyli jedyne 37 zł. W takiej cenie możecie naprawdę wyjątkowy prezent sprawić komuś bliskiemu, komuś z rodziny, albo przyjacielowi, przyjaciółce, albo partnerce, partnerowi, mężowi, żonie i tak dalej. Chociaż głównie dla kobiet jest to przeznaczone, ale niekoniecznie. Oczywiście nie musi prowadzić planera tylko kobieta. Więc ja Was zapraszam do zapoznania się z tym produktem. Żegnam się z Wami tego dnia. Jutro zapraszam Was na kolejny odcinek i jak zawsze zapraszam do subskrypcji Dobrych Wibracji, do wsparcia tego kanału, bo to bardzo pomaga mi i będzie to wielkie podziękowanie, jeżeli moja twórczość Ci się podoba. Zapraszam Cię również do obserwacji mnie na Instagramie, do całowania tych, których kochacie. Ja Was bardzo kocham i do podążania z życiem, jakiego pragniecie. Love you, Roma. Bye. Do następnego.